Dzień dobry, witamy w 23. odcinku Wiadomości z końca świata. Ja nazywam się Zofia Sobczak, a to jest mój przyjaciel. Janek Śpiewak. Bardzo mi miło. Właściwie ledwo odeszliśmy od nagrywania poprzedniego odcinka, w którym myśleliśmy, że zawarliśmy już największe hardkory i zwroty tej kampanii, a zaczęły dziać się rzeczy naprawdę, no nie wiem, przerażające, naprawdę dziwne. I dosłownie chyba tego samego dnia, czy następnego dnia... Następnego. Został ogłoszony Roman Giertych jako kandydat z list Platformy Obywatelskiej. Tak. A chwilę później PiS odpowiedział, przedstawił swoje listy i można powiedzieć w jakiś sposób odpowiedział na te prawicowe kandydatury Platformy Obywatelskiej postacią Roberta Bąkiewicza na swoich listach. No i dzisiaj tym obu postaciom przede wszystkim chcemy się trochę bardziej przyjrzeć i opowiedzieć o tym, no właśnie, o tym zwrocie, który zdecydowanie oddala się od centrum, prawda? Tylko idzie bardzo w stronę... prawicy. Powiedziałaś prawicowe kandydatury. Gdyby to były tylko prawicowe kandydatury, to byśmy chyba o nich nie rozmawiali, bo to Platforma jest mocno prawicową partią, Prawo i Sprawiedliwość wiadomo, że jest prawicową partią, a po prostu Bąkiewicz i Giertych to jest skrajna prawica. To są ludzie, tak, którzy są związani ideologicznie, historycznie, środowiskowo, no naprawdę z radykałami. Dlatego o nich będziemy dzisiaj rozmawiać. Może zahaczymy też o kilka innych tematów. Ale moja refleksja jest po prostu taka, że zazwyczaj kampanie wyborcze, no, koncentrują się szczególnie te końcówki, te partie, które idą do władzy, starają się pokazać, że przytulają jak najwięcej, najszersze spektrum wyborców i raczej mówić, no, że będzie dla nas miejsce dla wszystkich, taki duży, to się mówi czasem po angielsku big tent, nie, że duży namiot i tutaj robimy koalicję. I jeszcze na przykład kandydatura Kołodziejczaka mi absolutnie pasowała do tego, ten ruch Donalda Tuska, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, no ale Giertych czy Bąkiewicz, ale przede wszystkim myślimy tutaj o Giertychu, no bo to jednak Platforma jest tą siłą bardziej umiarkowaną, przynajmniej taką się przedstawia, no mi tutaj absolutnie nie pasuje. Jest raczej dowodem na to, że jest na Zachodzie jakaś radykalizacja, tak mam wrażenie, albo inne szatany są tutaj czynne. No ale na pewno, no, że widzimy, że tak naprawdę te duże partie rozdzielają pomiędzy siebie tych właśnie jakieś takich, takie spady po czy Młodzieży Wszechpolskiej, czy po ONR-ze. Też w zasadzie można tutaj jeszcze powiedzieć o Arturze Dziamborze, który startuje z trzeciej drogi, no też jako osoba, która przecież ma przeszłość właśnie taką ultraprawicowo-konserwatywną, nie wiem, narodowo-wolnościową, tak? No więc... W dobrym momencie zaczął szczekać. Tak, Kajtek ma już dość historii o prawakach. Więc każdy ma swojego radykała, ale jednak w przypadku Romana Giertycha, no jest to pójście o krok dalej. Dzień po tym, gdy nagraliśmy nasz podcast, Donald Tusk ogłosił, że Roman Giertych będzie startować z list Platformy Obywatelskiej, właściwie Koalicji Obywatelskiej, z ostatniego miejsca w Kielcach, jako odpowiedź na start Jarosława Kaczyńskiego w tychże Kielcach. Bo zazwyczaj Kaczyński startował jako jedynka z Warszawy, a teraz jedzie do Kielc. No jedzie do Kielc, bo tam specjaliści mówią, że to może przynieść dwa dodatkowe mandaty dla Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj Roman Giertych ma być wielkim... Taką odsieczą, że oni są taką odsieczą przeciwko Kaczyńskiemu tam, tak? Że Kielce staną się po prostu ostatecznym polem bitwy o Polskę. Święte, no, tak wszystkie, będzie. No centrum, no, Polski, tak, w sumie. No. Wiadomo, no to przecież te Święto Wszystkie to też końskie, tak? Czyli to takie memiczne miejsce, w którym się wygrywa wybory, tak? W Kielcach, w Skarżysku Kamiennej, wszędzie tam ludzie zapytają się ciebie, gdzie uciekasz, chłopie? My nie jesteśmy schroniskiem dla tchórzy. Żebyś nie czuł się samotny, żebyś poczuł się trochę lepiej i robię to tylko dla ciebie, Jarosławie Kaczyński, wystawię na tej liście, na naszej liście, twojego wicepremiera, Romana Giertycha, na ostatnim miejscu. Jak wiecie,
mamy bardzo różne poglądy. Jak mają różne poglądy, to czemu w takim razie startują z jednej listy? Kurczę, ja w ogóle czuję, jak on mówi o tym, jak Tusk mówi o tym, to po prostu niesamowicie tutaj czuć taki vibe jakby tego, tego wzajemnego sprzężenia, tej wzajemnej miłości. Takiej, jakby, że Tusk mówi o tym, że specjalnie dla ciebie wystawiam tego Giertycha. No jakby, człowieku, naprawdę o tym są te wybory? O tym kogo? Czy ty dla Kaczyńskiego wybierasz swoich kandydatów? Że to, dlaczego to nie jest, że to jest jakiś dobry kandydat, że on ma jakiś program dla Polski? Albo dla tego Świętokrzyskiego coś konkretnego. Nie, to wszystko jest opowieść o relacji między Tuskiem a Kaczyńskim. Tak, to jest taki niesamowite. Bromans. No tak, no niesamowite, że on stoi naprawdę i mówi do tych wszystkich ludzi, przecież tam nie ma Kaczyńskiego, więc co jakby tych wszystkich ludzi to obchodzi? On opowiada o tym, że on dla Kaczyńskiego wystawia Giertycha. No nie wiem, no po prostu... Zbyt długo go znam, żeby nie mieć wątpliwości, że jest trochę innej parafii politycznej. Patrzę na Basię Nowacką, liderkę naszej listy z Gdyni, to zdecydowanie bliżej mi do niej niż do jego poglądów. Tak, to wszystko jest oczywiste. Ale pomyślałem sobie, może nie trzeba czekać aż do 15 października z rozliczeniem Kaczyńskiego. Pan Roman Giertych w czasie kampanii ciebie rozliczy bardzo dokładnie i precyzyjnie. Więc przestrzegam, jeśli jest prawdą, że zdecydowałeś się na tę ucieczkę w Góry Świętokrzyskie, to nie będziesz tam sam. Twój wicepremier z twojego rządu, nie z mojego, podobno ma dla ciebie dużo ciekawych informacji. Podobno jest gotów przeprowadzić arcyciekawą kampanię, której wykorzysta całą wiedzę na temat waszej wspólnej i osobnej pracy. Ogólnie rozumiem, że w tym temacie na razie nie wydarzyło za bardzo się nic, tak? No to nie jest tak, że Giertych prowadzi jakąś bardzo intensywną kampanię przeciwko Kaczyńskiemu i ujawnia jakieś... Ujawnia, że Kaczor, za przeproszeniem, muszę to powiedzieć, kota, no. Nie możesz tego powiedzieć. Nie mogę tego powiedzieć? Nie, nie wolno mi tego. Nie możesz, możesz wypichać. Kota, muszę to tak możemy zrobić. Nie, no to jest jakaś komedia, no jakby o co chodzi, że on ma jakąś taką tajemną wiedzę, którą tak, nie może ujawnić poza wyborami, nie może ujawnić tego jako po prostu człowiek, który jest zaangażowany w politykę i debatę, nie może ujawnić jako twitterowicz, publicysta, musi to ujawnić jako... Kandydat. Co? Ale też jakby i to wszystko, że on, że ten Tusk mówi o tym, że on tak zdecydował, mimo tego, że to nie była, że on wie, że to on nie jest tej jakby parafii światopoglądowej, co Platforma, co Barbara Nowacka. No nie, no wszystko dla mnie to ma taki jakiś vibe strasznie taki osobisty, że to nagle wszystko, że ja oglądam jakieś takie osobiste przepychanki pomiędzy Tuskiem a Kaczyńskim, ale dzieje się to przy okazji, przypomnijmy, wyborów parlamentarnych na temat tego, kto będzie rządził w Polsce, jaki będzie pomysł na Polskę, tak? I jeszcze ta Nowacka jest przecież naprawdę, no ona walczyła z Giertychem, ona jest jakby zwolenniczką, twarzą legalizacji aborcji, jedną z oczywiście. I co? I nagle on ją wymienia tam. Znaczy, dla mnie to jest też trochę no, takie zglanowanie tej Nowackiej z tej sceny, nie? W sensie zobaczcie, jesteśmy partią od Nowackiej, jakiejś tam można powiedzieć centrolewicy feminizmu, aż po skrajną prawicę. Giertycha. Tylko po to, żeby zrobić to specjalnie dla Kaczyńskiego. Na złość mu. Naprawdę, no... Pff. Grubo. A z Giertychem nie są żarty i naszym zdaniem, i zresztą nie jest to tylko nasze zdanie, Giertych jest wciąż bardzo, bardzo, bardzo prawicowy, ale też Giertych ma na swoich rękach i sumieniu bardzo poważne rzeczy, tak? No przede wszystkim jest człowiekiem, który reaktywował Młodzież Wszechpolską, która no, jest organizacją odwołującą się do przedwojennej Młodzieży Wszechpolskiej SPROS, która była organizacją po prostu faszystowską. Jest człowiekiem, który prowadził do polityki Krzysztofa Bosaka, między innymi. Jest, no, można powiedzieć, protoplastą Konfederacji, tak? Liga Polskich Rodzin, alians z Rydzykiem i jego zmainstreamowanie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest Roman Giertych. I tutaj przelećmy, proponuję, żebyśmy szybko przelecieli przez różne takie ciekawe rzeczy związane z Romanem Giertychem i potem trochę na temat jego współczesnej działalności. Roman Giertych próbował mnie pozwać kiedyś. To było niemal 2 lata temu, nie, ponad 2 lata temu, jak patrzę na artykuł.
Giertych pozywa śpiewaka. Chce 100 tysięcy złotych na WOŚP. To oczywiście klasyk, że chcą wszyscy pieniądze na WOŚP. Żeby pokazać, że są po prostu dobrymi ludźmi i wszystko to robią w dobrym celu tak naprawdę. Tak jest. WOŚP jako naklejka, gwarancja uczciwości i dobroczynności. Nie pozwał mnie, o dziwo, może jeszcze czeka. A poszło o to, że Roman Giertych został wybrany te 2 lata temu jako delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie i nie mieściło mi się to wówczas w głowie, że Okręgowa Rada Adwokacka tak promuje, zrehabilitowała tego człowieka, który oczywiście jest adwokatem, ale który jest adwokatem, do czego przejdziemy później, z bardzo, bardzo kontrowersyjną przyszłością i klientami, które, wobec którego toczyły się przynajmniej kilka postępowań dyscyplinarnych. Składano prawie 30 razy zawiadomienie na niego na łamanie zasad etyki adwokackiej. No i takiego człowieka Okręgowa Rada Adwokacka sobie tutaj bierze na delegata. I napisałem wtedy wówczas: w adwokaturze bez zmian. Facet, który ma kilkadziesiąt postępowań dyscyplinarnych, no tu przesadziłem i za to pana Giertycha bardzo przepraszam, bo niestety tylu nie ma, chciał kupować biografie znanych ludzi, żeby ich później szantażować. Reaktywator Młodzieży Wszechpolskiej został wybrany przez samorząd adwokacki na godnego przedstawiciela tego zawodu. I tutaj odpisał właśnie Giertych: ma pan następną sprawę, smutną wiadomością jest dla pana to, że od wyroków cywilnych pana koledzy nie mogą łaskawić. Ale powiedział, ma pan następną sprawę, ale tak naprawdę nie masz następnej sprawy. Na razie. Dobrą wiadomością jest to, że przyczynił się pan do dobrych rzeczy, spłacając na WOŚP. Rozumiem, że był to pana miły gest na dzisiejszy finał orkiestry. Ale w ogóle, aha, bo rozumiem, że on już jakby wszystko, on już przeprowadził całe tak. postępowanie i już w tym jednym twicie nie tylko stwierdził, że masz następną sprawę, ale także, że już ponosisz karę. It's done deal. Jakby już to jest jasne. Tak, jakby jasne. Do widzenia, do więzienia tak. Śpiewak. Jakby dokładnie. W wolnej Polsce będziesz siedział. To ostatnio mi... ten Wiejski jest taki z Silnych Razem, takich najbardziej hardkorowych zwolenników Platformy, to mówi, że właśnie muszę ujawnić moje tam chyba billingi, moje rejestry bankowe, kto mu wpłacał. Oni po prostu, jakaś totalna paranoja, nie? Ale o co chodzi? Warto przypomnieć, że Roman Giertych pochodzi z bardzo specyficznej rodziny, bowiem Jędrzej Giertych to jest jego dziadek, do którego on się tam odwoływał wielokrotnie, i Jędrzej Giertych właśnie był jednym z ideologów tej Młodzieży Wszechpolskiej, tylko może parę cytatów. Ja zrobiłem taki materiał o Giertychu, więc polecam go wszystkim, nie będziemy tutaj aż tak głęboko wchodzić, ale on się dał poznać wszystkim jako zagorzały antysemita i po prostu faszysta. I Jędrzej Giertych tak w 26 roku pisał: jesteśmy jak faszyzm we Włoszech, hitleryzm w Niemczech, obóz Salazara w Portugalii, karlizm i falanga w Hiszpanii. No, piękne punkty odniesienia. Ale że jakby potem emigrował do Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej, ale tam nie porzucił swoich opinii. Wydał tam taki tekst, który się nazywał Głos polskiego antysemity, w którym przekonywał, że Żydzi zawiązali spisek wymierzony w chrześcijaństwo. Tenże Giertych umarł tam, że w Anglii, ale miał syna Macieja, a Maciej Giertych, dlaczego o nim wspominam? Bo Maciej Giertych był europosłem Ligi Polskich Rodzin, więc politykiem wylansowanym przez swojego syna. I Maciej Giertych również się dał poznać jako gorący antysemita. Wydawał pismo Opoka w kraju w tej Anglii, jeszcze kiedy tam mieszkał. I możemy w nim przeczytać, że nic nie zmieni stosunku Polaków do Żydów. Polski antysemityzm to nie jest obserwacja, ale program. No i ogólnie co ciekawa jest ta historia jego Wolta w jego biografii, bo on w latach 60. wrócił do Polski z tej Anglii i w ogóle między innymi wspierał huntę Wojciecha Jaruzelskiego, gdzie poparł w ogóle wprowadzenie stanu wojennego, więc on reprezentował, Giertych, jego rodzina, taką... Piękne demokratyczne korzenie. Tak, piękne korzenie, ale korzenie, które mówiły, że Polska zawsze powinna iść z Rosją. To jest bardzo ciekawe, że to jest właśnie ta spuścizna endecji narodowej demokracji, że no właśnie droga Polski powinna biec z naszym wschodnim sąsiadem. Giertych przejął te swoje poglądy w ogóle od swojego ojca, który zresztą wciąż żyje, bo właśnie gdy na początku lat 90. reaktywował Młodzież Wszechpolską, w której działał jego dziadek, wydał taką książkę Kontrrewolucja Młodych w 94 roku i tak pisał: obok spraw gospodarczych najistotniejsza jest kwestia kierunku prowadzenia polityki zagranicznej. Te kierunki moim zdaniem powinny być dwa. Ścisły sojusz z Rosją i współorganizowanie europejskiej koalicji państw zmieniającej do przeciwstawiania się dominacji niemieckiej. No to ciekawy w ogóle jakby wątek w kontekście startu z KO.
No, ten wątek antyniemiecki. No, to jest ciekawe. Czy to jest ciekawe? No, po prostu to jest, wiesz, no, to jest konsekwentna, wydaje się, po prostu, wiesz, jakby jego ścieżka, którą gdzieś tam kontynuuje po prostu spuściznę tak naprawdę swojej rodziny, tak? Tak. No i nie będziemy tutaj przypominać, co Legia Polskich Rodzin robiła, tak, ale wszyscy wiemy, tam była przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej. Wejście do Unii Europejskiej dla Polski to nie jest dobry biznes. I o tym chcemy Polaków przekonać, że wejście do Unii Europejskiej to jest po prostu zły biznes dla Polski. Wszystkim rocznikom, takim jak moje, Roman Giertych kojarzy się z byciem ministrem edukacji narodowej. To też jest bardzo zabawne w kontekście tego, że KO teraz tak krytykuje Czarnka, którego oczywiście należy krytykować, ale Giertych był ministrem edukacji narodowej, który zasłynął naprawdę różnymi takimi absurdalnymi ruchami, jak przypominam jakieś wprowadzanie na przykład mundurków w szkołach po to, żeby nie wiem co, w ten sposób podnieść ich rangę, czy ujednolicić jakby dzieci. No, no mi się z tym Giertych kojarzy, tak? Z podważaniem lektur, które są prezentowane w szkołach, tak? I z tymi wszystkimi, no właśnie, takimi prawicowymi skrętami, które się już właśnie wtedy w szkole pojawiały, tak? No tak, on tam chciał się zakazać Gombrowicza na liście lektur i ogólnie dał się poznać jako taki, no właśnie, protoplasta po prostu Konfederacji. No. W jakiś sposób można powiedzieć, że Czarnek jakby doskonale kontynuuje jego politykę wtedy z tego 2007 roku, tak? 2005, tak? Tak, no bo trzeba oczywiście, wtedy Giertych właśnie wypłynął na szerokie wody, bo został wicepremierem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Tak, więc Kaczyński go wypromował, a Tusk da mu teraz jeszcze dalej miejsce w Sejmie. Możemy parę cytatów jeszcze o gejach, bo są całkiem zabawne. W wywiadzie dla magazynu Viva w 2003 roku mówił, że homoseksualizm jest jak choroba, jak anoreksja. Trochę trzeba się z tym urodzić, ale trochę wpływ mają na to mody lansowane przez media. Na pewno można to opanować. Na pewno można to opanować. Na Marszu Życia i Rodziny w 2007 roku mówił: jestem tu po to, żeby przeciwstawić się wstrętnym pederastom. W tym samym roku stwierdził podczas wystąpienia w Sejmie, że homoseksualiści są jak komuniści i faszyści. A w roku 2014 chciał stworzyć w jednej z ujawnionych rozmów jego... Czyli ta lista miała polegać na tym, żeby autować wbrew ich woli osoby ze świata polityki, że są gejami, tak? Tak. Posłuchajmy. Bardzo demokratyczne. Lista homoseksualistów w polskiej polityce. Słuchaj, patrz, to widzimy, że się na takich stacjach w polityce media... Stupę na mnie, listo No i właśnie takie są zabawy, a rozmowę, którą prowadził, on rozmawiał z niejakim Janem Pińskim i to jest też ciekawa postać, która już nas zaprowadza bardziej do teraźniejszości działalności Romana Giertycha, bo Jan Piński to jest przyjaciel Romana Giertycha, człowiek, który kiedy Liga Polskich Rodzin był taki moment, że w 2007 roku taki właśnie były neofaszysta, przejął TVP, bardzo to ciekawe czasy były i w tym samym czasie właśnie na dyrektorskim stanowisku został zatrudniony tam niejaki Jan Piński. Jan Piński to jest taki dziennikarz i on właśnie tutaj rozmawia, tak się strasznie śmieje z tego pomysłu właśnie, żeby ujawnić, znaczy stworzyć listę 100 polskiej polityki, jak to określili. Jan Piński jest dzisiaj jedną z najważniejszych postaci w uniwersum Silnych Razem. Silni Razem, jak wiemy, to są... Już w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym więcej. Tak, więc Silni Razem to środowisko tego. I Jan Piński dzisiaj jest bardzo, bardzo wielkim fanem Romana Giertycha. Ale co ciekawe, Jan Piński jest nie tylko przyjacielem Romana Giertycha, ale też jest przyjacielem kogo? Grzegorza Brauna. I tutaj mamy bardzo ciekawy, właśnie zatacza te środowisko. Czy to będą osoby, które będą negocjowały w przyszłości koalicję pomiędzy Platformą Obywatelską a Konfederacją? Czy tak będzie wyglądał ten stół, który ułoży nam przyszły neoliberalny rząd? Niewykluczone.
Jak wejdziemy na Twittera Jana Pińskiego, to jest to naprawdę jeden z największych fanów Romana Giertycha, podaje jego mnóstwo jego tweetów, ale też Jan Piński pisze do takiego, właściwie ma taki portal, który się nazywa 224. Jak spojrzymy na ostatnie właśnie nagłówki na tym portalu, no to są nagłówki, które no jakby są wyjęte z ust niemal Romana Giertycha. Możemy tutaj przeczytać. Symboliczny koniec Kaczyńskiego. Prezes PiS przegra z Giertychem w Kielcach. Start Giertycha to nokaut, który już zadał Jarosławowi Kaczyńskiemu szef KO. Game changer. Roman Giertych zmiażdży Kaczyńskiego w Kielcach. Kańczyński dostanie łomot od Giertycha. Giertych wzywa pospolite ruszenie do przebicia medialnej bańki. Każdy może się dołączyć. PiS się go boi, dlatego Giertych powinien znaleźć się w Senacie. I tak dalej, i tak dalej. No i niespecjalnie nas to może zaskakiwać, że no panowie się tak przyjaźnią, ale właśnie ta przyjaźń z Grzegorzem Braunem, z którym Jan Piński napisał kilka książek, jest dla mnie czymś bardzo zaskakującym i napisał z nim takie książki jak Koronawirus i Trzecia Wojna Światowa. Czy Polska przetrwa największy globalny kryzys od 100 lat? Grzegorz Braun w rozmowie z Janem Pińskim. Będziesz wisiał, Grzegorz Braun, Jan Piński. Kto tu rządzi? Rozmawia z Grzegorzem Braunem Jan Piński. No i możemy też znaleźć liczne wypowiedzi, które Jan Piński o Grzegorzu Braunie mówił. Z ludzi, którzy umieją opisać o historii Polski w sposób ciekawy i zrozumiały, Grzegorz Braun należy do najlepszych, pisze Jan Piński. Jan Piński, jak mówi mój mistrz Grzegorz Braun, jak się boisz, jesteś niewolnikiem. Grzegorz Braun to naprawdę fajny człowiek i genialny rozmówca. I fajny, naprawdę fajny człowiek. To na tych samych wieściach 24, które robią kampanię i PR Giertychowi, też są właśnie laurki dla Grzegorza Brauna. To ten dzień, gdy jesteś dumny, że Grzegorz Braun to twój przyjaciel. I Grzegorz Braun, no nie wiem, czy trzeba specjalnie tą postać przybliżać naszym czytelnikom. Myślę, że... I słuchaczom. Ale możemy... Krótkim tylko. No, Grzegorz Braun jest naprawdę postacią, która łamie absolutnie wszelkie zasady współżycia społecznego. I tutaj na przykład możemy zobaczyć, jak rozumie wolność słowa, gdy się wbił na wykład o polsko-żydowskich stosunkach i historii. Zgadzaniem na Józefa Kurasia ognia. Dość tego. Brawo! Dziękuję za wizytę. Proszę. Proszę opuścić budynek natychmiast. Proszę opuścić Polskę natychmiast. Wody. Nie muszę. Wody. No, jest to człowiek, który wielokrotnie, że tak powiem, występował w interesie Rosji, który jako jedyny wyłamał się z głosowania po agresji Rosji na Ukrainę, gdzie cały Sejm uznał Rosję jako państwo sponsorujące terroryzm i właśnie wyłamał się Braun. I on wielokrotnie mówił o banderyzacji Polski, o Polskę nazywa mianem Polinu rządzonym przez Żydów i tak dalej, i tak dalej. No, ma różne wizje, na przykład taką wizję, że w Mszczonowie, gdzie wybudował się park, akwapark taki bardzo duży, że budowa tego akwaparku była tak naprawdę pretekstem do tego, żeby przywozić w takich wielkich palmach, które tam miały być umieszczone w tym akwaparku, że w środku w tych palmach były przewożone elementy do budowania właśnie no, tego podziemnego państwa syjonistycznego. No to były generalnie tego typu przemyślenia. No więc Braun oczywiście jest na razie folklorem, miejmy nadzieję, że folklorem zostanie, ale no, zachowuje się naprawdę w sposób wrogi polskiej racji stanu i fakt, że taki człowiek jak Piński się przyjaźni tak blisko i z Giertychem, i z Braunem, a jednak Braun ma poglądy zbliżone do tych poglądów, które miał na pewno oficjalnie Giertych 15 jeszcze lat temu, no to zapalają
zapalały się naprawdę czerwone lampki, kim ten Giertych do cholery jest. No i tutaj rzeczywiście też możemy przypomnieć o innych rzeczach związanych z Romanem Giertychem, o zarzutach prokuratorskich za wyprowadzanie pieniędzy z spółki deweloperskiej Polnord, gdzie zarząd tej spółki złożył zawiadomienie do prokuratury o tym, że wyprowadzane są pieniądze ze spółki i właśnie osobą, która miała dokonywać tego razem z współwłaścicielem Polnordu, czyli takim jednym z niegdyś bogatych Polaków, Ryszardem Krausem, miał być właśnie Roman Giertych, a cała sprawa była banalnie prosta, tak, bo Roman Giertych, kancelaria Romana Giertycha była prowadzona przez człowieka, tutaj znowu się zapala ogromna czerwona lampka, Sebastiana J., którego tutaj widzicie w takiej pozie, jak hajluje. Jest to były ochroniarz Giertycha i on w KRS-ie funkcjonuje właśnie jako prezes spółki kancelarii Giertycha. I tenże Sebastian J. miał kupić działkę, którą za tam x chyba 5 milionów złotych, którą następnie kupił Polnord po kilku dosłownie tygodniach za 20 kilka milionów złotych. Czyli taki typowy mechanizm dotyczący wyprowadzania pieniędzy ze spółki. Coś kupujesz tanio, sprzedajesz drogo i pieniądze gdzieś znikają. I jednocześnie Giertych był właśnie był pełnomocnikiem Krausego i Polnordu zarazem, czym też złamał zasadę etyki adwokackiej i był opłacany z pieniędzy Polnordu, gdy prowadzone były te wszystkie bardzo niekorzystne dla Polnordu transakcje, garzą 100 tysięcy złotych miesięcznie. I za to właśnie został aresztowany. Sąd nie przychylił się do tego wniosku o areszt Giertycha. On wtedy zemdlał, odstawił taką szopkę, że niby zemdlał. Tak naprawdę ja specjalnie w to, że zemdlał, nie wierzę. Chodziło o to, żeby nie, że tak powiem, prokurator nie mógł mu przedstawić zarzutów. No a potem już wszyscy wiemy, co się wydarzyło. Roman Giertych po prostu, sąd się nie zgodził na areszt i Roman Giertych natychmiast wtedy wyjechał do Włoch, gdzie do dzisiaj siedzi. I te związki zresztą Romana Giertycha z różnymi aferami są większe. On między innymi pracował również dla Leszka Czarneckiego, też człowieka, który obecnie nie znajduje się poza granicami Polski, takiego miliardera, który pojawia się w aferach z Getinu i pojawia się w aferze Getbacku. Też są to ogromne pieniądze, które zniknęły i Czarnecki tam miał mieć różne zarzuty stawiane. I Giertych występował jako człowiek, który blokuje wypłatę pieniędzy frankowiczom. I też ten Sebastian J. PSFOKA się tam pojawia jako człowiek, który właśnie torpeduje i działa w imieniu Giertycha, żeby te odszkodowania dla frankowiczów nie zapadały. Więc on po prostu po odejściu z polityki wybrał właśnie taką karierę adwokata, takiego agresywnego adwokata, który załatwiał różne dziwne deale polskim oligarchom. Ale oprócz tego właśnie robienia deali z polskimi oligarchami, takimi dość szemranymi właśnie jak Czarnecki czy Krause. O Krause też dużo mówię, bo Krause był jednym z ludzi, którzy w ogóle zaczęli dziką reprywatyzację w Polsce, bo on zreprywatyzował, nie wiem czy pamiętasz Zosia, tak, on Wolę. Tak? Tak, on w ogóle na zreaktywował. Nie, Wola Park czy tak. Wola? Na lewo zreaktywowaną spółkę przedwojenną przejął kilkadziesiąt hektarów w centrum Woli przy metrze. Nie? No jakby... To Wola Park. Tak, Wola Park, nie? Mhm. Więc Krause też jest ciekawą postacią, polecam ten mój film. Ale co ciekawe, on się pojawia, Giertych, jako adwokat Platformy nagle, nie? I nagle zaczyna się przyjaźnić z Ryszardem, nie z Ryszardem, tylko z Radkiem Sikorskim. Nagle jest adwokatem syna Donalda Tuska. Nagle się jakby... Wiele gwiazd na przykład też obsługiwał, z tego co wiem, bardzo znanych osób, które potrzebowały na przykład właśnie adwokata, bo były szantażowane z różnych powodów. To też się pojawiało, tak? Że on po prostu, możecie prześledzić, tak? Na przykład, nie wiem, na Pudelku też często się pojawiały, tak? Informacje o tym, że on reprezentował bardzo wiele różnych gwiazd, różnych celebrytów, tak? Stał się takim adwokatem właśnie i tak jak mówisz, tego establishmentu, tutaj jakby powiedzmy jakiejś politycznej elity, ale też właśnie zaskarbiał sobie przychylność też po prostu wielu znanych osób. No ale jakby jak to jest możliwe, że facet po prostu z takimi, z jednej strony tak po prostu uwalony w faszyzm, tak? Znaczy jakby w prorosyjskość, w związki naprawdę z osobami okropnymi, tak? Jak ten Foka, który pracuje u niego w kancelarii, był jego człowiekiem, który po prostu jak rozumiem, no jak ktoś hajluje, no to rozumiem, że był chyba, mogę powiedzieć, że był byłym prawdopodobnie, no ale neonazistą, tak? To są naprawdę ludzie, to są... No, ludzie, którzy nigdy nie powinni wchodzić do parlamentu, tak na pewno, tak? No, to są ludzie, którzy powinni być gdzieś
gdzieś absolutnie na śmietniku historii, tak, a nie grać pierwsze skrzypce teraz na listach i być wyciągani jak królik z kapelusza, po prostu jako jakiś w ogóle świetny ruch polityczny. Ale co w ogóle się dzieje w głowach tych polityków Platformy Obywatelskiej, że oni nagle postanawiają się otaczać takimi ludźmi, nie? Tam jeśli chodziło o związki Sikorskiego i Giertycha, to zaczęło się przynajmniej oficjalnie od tego, że Giertych i Sikorski posłali do tej samej szkoły Opus Dei dzieci. Ale Kaszternika. Opus Dei to też jest hardkorowa organizacja. Na tle organizacji katolickich ta nie jest, ale aż taka hardkorowa. Nie? Myślę, że jest hardkorowa. Nie, no jest oczywiście, jakby jeżeli weźmiemy probierz, że tak powiem, zwykłego postrzegania świata, ale jeżeli chodzi o te katolickie. Natomiast oczywiście Opus Dei jest w ogóle taką organizacją, w której zresztą jeszcze była inna osoba, którą znamy, czyli Hanna Gronkiewicz-Waltz. I to jest jakby taka organizacja, która gdzieś tam zrzesza właśnie takich ludzi, katolików, ale właśnie tych jakby, wiesz, od biznesu, tych bogatych, tych, którzy mają często właśnie bardzo dobre zarobki, jakąś tam wysoką pozycję społeczną. To taki jest taki mocny jakby rys właśnie tego budowania takiej nowej elity katolickiej w jakimś sensie. Ale od kiedy Platforma Obywatelska jest zaangażowana w proces odbudowy nowej elity katolickiej i dlaczego Roman Giertych, właściwie ochroniarz Romana Giertycha, pan Foka, tutaj w geście hitlerowskiego pozdrowienia, jest człowiekiem, który poświadcza, że woził Radka Sikorskiego, gdy wybuchła afera z kilometrówkami. Nie wiem, czy to już są odległe dzieje i w sumie z perspektywy naszych przekrętów, naszej miłościwie panującej władzy może to nie wzbudzać specjalnych kontrowersji, ale kiedyś była taka afera, że no właśnie Sikorski zgłosił jakieś ogromne ilości kilometrówek, które musiał wyjeździć, no nie wiadomo ile musiał tam jeździć, żeby to się pokrywało, no i właśnie, żeby ktoś mu poświadczył, że faktycznie miał samochody, które mogły tyle pojeździć, no to właśnie ten Sebastian Foka, Foka to jest ksywka oczywiście, to nie jest nazwisko, to mu użyczył ten samochód, nie? Więc jakby te związki były naprawdę super bliskie, tak? I nagle ten człowiek jest wciągnięty po prostu w samo jądro działania Platformy Obywatelskiej. No i wiesz, jakby, czy to jest kwestia klasowa po prostu, tak? Że to są po prostu bardzo bogaci ludzie i oni wszyscy są mega konserwatywnymi, prawicowcami, tak, hardkorowymi katolikami przy okazji. Oczywiście nie są, podejrzewam, w życiu prywatnym hardkorowymi katolikami, ale do czego służy im to doktrynerstwo katolicko-skrajnie prawicowe? Do czego to służy? No ja nie ogarniam tego po prostu. Mi się to tak nie pasuje jeszcze z tym zwrotem prosocjalnym, prolewicowym, załóżmy, które niby... No ale się skończył. On z Giertychem tak naprawdę się skończył. Z Kołodziejczakiem z Giertychem się skończył, no. Ten zwrot. Tak? Jakby gdzieś Barbara Nowacka została osobą, którą gdzieś Tusk wspomina, prawda, właśnie między jednym a drugim panem na temat Giertycha, no. No tak, no to właśnie to się stało. No tak. Całe to skrzydło jakby tam Barbara Nowacka, no Trzaskowski, który w ogóle jakby nie istnieje w tej kampanii praktycznie poza swoim kampusem, no stawiamy na Giertycha, tak? Stawiamy na Giertycha. To jest pomysł na dzisiejszą kampanię. I to jeszcze jest Platformy. Ale to jest po prostu tak idiotyczne, bo to nie przyniesie żadnych głosów. Jakich świętokrzyskim znak? Jacy są fani Romana Giertycha? No proszę, to jest jakaś fani z bańki twitterowej, tak? To nie ma żadnego przełożenia na kampanię. To przynosi same straty Platformie. To powoduje, że się mówi o Platformie tylko, że Platforma reprezentuje ludzi od Giertycha po Nowacką. No to jest po prostu jakaś... No i posłuchajmy, bo to wiąże się też z tym, co zaraz będziemy mówić o Bąkiewiczu, o tym, jak Giertych, no bo oczywiście wybuchła wtedy dyskusja, no że Giertych... Tak, to jest w ogóle ciekawe, dlatego że Platforma w jakimś sensie sama strzeliła sobie w stopę i kiedy wystawili Giertycha, a wcześniej Tusk powiedział o tym, że wszyscy, którzy będą startowali z Platformą, będą za aborcją na życzenie do 12 tygodnia, prawda? Tak powiedział. I załatwili sobie w ten sposób tygodniowy rajd medialny tak naprawdę na temat tego, kiedy Giertych wypowie się na temat swojego stanowiska w sprawie aborcji. I wszystkie media o tym opowiadały i czekały na ten temat, więc jakby też to z punktu widzenia politycznego Platformy Obywatelskiej, no przerzucenie uwagi teraz na osobę Romana Giertycha i jego poglądy na temat aborcji też nie było zbyt... Wszystko to jest takie, mam wrażenie, trochę nieprzemyślane, tak? Że Tusk też powiedział coś, teraz w sumie jakby ma z tego powodu więcej problemów niż zysków, no. Roman Giertych po kilku dniach tej medialnej przepychanki, co Roman Giertych powie na temat aborcji, w końcu wypuścił dwa komunikaty. Pierwszy z nich to film, w którym przedstawia nam swoje córki, no i no właśnie, one do tego tematu nawiązują.
Tak więc Roman postanowił się tutaj posłużyć swoją córką, więc no, rozumiem, że my też będziemy tutaj ją i wizerunek publikować. Warto tutaj przypomnieć, że Barbara Giertych, czyli żona Romana Giertycha, w rozmowie z PRO z 2007 roku mówiła tak: zabójstwo dziecka nienarodzonego powinno być karane dożywociem, jak zabójstwo dorosłego. Teraz czas na zapoznanie się z Karoliną. Karolinka studiuje na drugim roku architekturę, jest trochę artystką, trochę inżynierem, a przede wszystkim bardzo dzielnym i mądrym człowiekiem. Mój tata wygląda na takiego surowego i konserwatywnego, ale tak naprawdę jest osobą bardzo ciepłą i ma otwarty umysł. A jeśli chodzi o prawa kobiet, no jest nas w domu cztery, moja mama, ja i moje dwie siostry, no więc raczej go przypilnujemy. Czyli po wielu dniach oczekiwania na wypowiedź Romana Giertycha de facto dostajemy wypowiedź jego córki, która zapewnia nas, że raczej go przypilnują. Że jego córka i żona. Tak. To jest w ogóle bardzo ciekawy moment w komunikowaniu różnych rzeczy, kiedy to okazuje się, że kobiety stają się jakby... To one są zobowiązane do tego, żeby odpowiadać za tego Romana Giertycha. To one mają go przypilnować. Już nie Roman Giertych ma poglądy, już nie Roman Giertych ma jakby jakąś swoją sprawczość, tylko kobiety dookoła niego mają jakby na niego wpływać na tyle, żeby te jego poglądy były odpowiednie. Ale de facto nie dostajemy odpowiedzi, jakie są poglądy Romana Giertycha. No oprócz tego, że Barbara też musiała ostro zmienić swoje poglądy, jeśli chciała dożywocie, chyba że będzie go pilnować, żeby na pewno za aborcję było znowu dożywocie, no może to... Trudno powiedzieć. W każdym razie później po tym filmie Roman Giertych wypuszcza jeszcze tweet, w którym mówi, że wypowie się teraz jakby w sprawie tej aborcji i mówi, że poglądów w tej sprawie nie zmienia i uważa aborcję za coś złego. Zatem rozumiem, że nie jest za aborcją na życzenie do 12 tygodnia, wbrew temu, co deklarował wcześniej Tusk, że tylko takie osoby będą u nich na listach. No i właśnie odwołuję się do tego filmiku. Jak wczoraj powiedziała moja córka Karolina, w domu mam cztery kobiety i nikt mnie nie prześcignie w walce o ich prawa, o ich komfort i bezpieczeństwo, o to, aby państwo jak najlepiej o nie dbało i żeby żaden plugawy policjant czy prokurator nie wchodził w ich sprawy intymne. No więc tyle. Ale tyle dostajemy, jeśli jeszcze, chodzi o konkrety. Ale jeszcze nie przeczytałeś jednego. Nie każda aborcja musi być penalizowana. Aha, dzięki stary, naprawdę. A mógł zbytek zabić. Łaski, zbytek dosłownie, łaski. A mógł wsadzić do więzienia, nie? Znaczy jakby on jest totalnym hardkorem i leci totalnie po bandzie, nie? I jakby, i przeczytasz to się oświadczenie, myślisz sobie, no to jakie są jego poglądy, nie? Ale, że będzie lojalnym, przestrzegającym dyscyplinę członkiem klubu, to jest oczywiste, gdyż polityka to gra zespołowa. No, więc... Mam prośbę do dziennikarzy. Zajmijmy się chociażby tym, że Kaczyński zapowiedział likwidację niezależnych sądów, a nie szukaniem różnic w szerokim przecież zespole kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Jesteśmy szeroką grupą, bo obejmujemy poglądy obecne w całej opozycji. No... Tutaj trzeba się zgodzić, bo obejmują poglądy i obecne w Konfederacji, jak te kierunki prorosyjskie, ale także poglądy lewicowe, więc można powiedzieć, że są poglądami dla wszystkich i dla nikogo. To jest ten wielki namiot, o którym mówiliśmy na początku, który tutaj stawia nam Donald Tusk. Jest tak wielki, że nawet Roman Giertych znajdzie w nim swoje miejsce. A Roman Giertych już naprawdę, już możemy, można by o nim długo pisać, ale on nawet jeszcze a propos tej prorosyjskości, to on przecież jeszcze nie tak dawno rozsiewał absolutne fejki prorosyjskie, tak? Które on mówił o tym między innymi, pisał na Twitterze, insynuował, że Jarosław Kaczyński i rząd Prawa i Sprawiedliwości chcieli dokonać rozbioru Ukrainy razem z Władimirem Putinem. Potem pisał, że jak była ta sprawa tych helikopterów, które przekroczyły granice białoruskich na Białowieży, że to pisał, że być może chcieli się spotkać tam chyba właśnie z kimś z rządu Prawa i Sprawiedliwości. No jakby on cały czas publikuje fikcyjne sondaże, to jest moja ulubiona rzecz. Tak, bo jakby jeszcze przez chwilę było tak, że był rozważany jako kandydat do Senatu, tak? I obraził się na to, że wystawiono tam mu jako kandydatkę Magdalenę Biejat. I wtedy publikował właśnie takie różne sondaże, z których wynikało, że właśnie ta lewica to w ogóle tam nie wejdzie, tak? A on... Nie, no po prostu facet jest takim przypałem, no po prostu konfabuluje, ściemnia, rozpowszechnia fejki, teorie spiskowe, ma własne fejkowe sondaże, ciągnie się za nim ten smród homofoba i prorosyjskiego ze skrajnej prawicy, te wszystkie afery, no po prostu dla mnie się dziś nie jedno pytanie, znaczy co on ma na Tuska?
No bo jakby to jest chyba dla mnie dość... No nie wydaje mi się jednak, żeby to spełniało jakikolwiek cel, tak? No w sensie ci skrajni, hardkorowi wyborcy silni razem, oni w Platformie, nawet jak Platforma, nie wiem, jakby Donald Tusk jutro przejechał pijany zakonnicę w ciąży, tak? Czy jakoś tam jak to było z Michnikiem, to i tak by zagłosowali na tą Platformę. Więc ten Giertych nie daje żadnych nowych głosów. No nie, to jest niemożliwe. Znaczy ja sobie nie wyobrażam sobie ludzi, którzy widzą start Giertycha Świętokrzyskiego, myślą sobie... A, zmieniam. Teraz zagłosuję na Teraz niego zagłosuję na Kaczyńskiego. Teraz zagłosuję na Giertycha. Tak. Kosmos. Kosmos. No i tym kosmicznym zakręciem kończymy pierwszy segment. Przechodzimy do drugiego, nie mniej emocjonującego. No bo właśnie, dosyć długo czekaliśmy na ogłoszenie list PiSu. To były ostatnie listy, które zostały ujawnione, były trzymane w ścisłej tajemnicy do samego końca. Z tego co wiem, nawet chyba przed samymi kandydatami, którzy do końca nie wiedzieli, z jakich miejsc będą startowali. No i kiedy listy ujrzały światło dzienne, okazało się, że na ostatnim miejscu z okręgu radomskiego startuje niejaki Robert Bąkiewicz. Co się z tych ostatnich miejscach dla tych faszoli, za przeproszeniem? I tak naprawdę historia Roberta Bąkiewicza jest właśnie historią o tej części, no nie wiem jak ich nazwać, faszystów czy ultraprawicowców, którzy wychodzili z pozycji podobnych co dzisiejszy działacze Konfederacji, ale właśnie skręcił jakby ten Bąkiewicz właśnie w taką stronę układania się i gdzieś tam dogadywania się z rządem. I tutaj posłużę się jeszcze cytatem z 2021 roku, który dosyć dobrze obrazuje tę myśl, która stoi za działaniami Bąkiewicza. To akurat mówi Tomasz Dorosz, który z nim zaczynał działalność w ONR-ze i działa też w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości. Powiedział tak: za kilka lat nie będzie Kaczyńskiego, Macierewicza i Korwin-Mikke i prawicę w Polsce czeka rewolucja i ten, kto będzie miał pieniądze, kontakty i media, będzie miał dobry punkt wyjścia, żeby wejść do pierwszej ligi. Można domyślać się tylko o tym, na temat tego, no właśnie, jakie są dalsze plany Bąkiewicza na miejsce w polityce. A co ciekawe, ONR to jest też, to jest pokrewna organizacja Młodzieży Wszechpolskiej, też przedwojenna, też reaktywowana i też absolutnie z faszystowską przyszłością. Nie? I jakby to, że on wchodzi do polityki poprzez ONR, tak jak Giertych chodził przez Młodzież Wszechpolską, też jest ciekawe. Nie? W 2016 roku, no można powiedzieć, że zaczyna się jego taka historia polityczna. Zaczyna się od tego, że on stoi przed sądem i ten sąd decyduje o tym, żeby umorzyć mu 7-milionowy dług, który powstał na skutek jego działań biznesowych przez wiele lat wcześniej. W tym 2016 roku, jak donosi OKO.press, też przed tym sądem deklarował, że na skutek właśnie tego długu, ogólnego jego upadku życiowego, no, rozwiódł się z żoną, jego życie jakby prywatne też legło w gruzach. Chociaż dzisiaj już z perspektywy czasu zdaje się, że jednak to były takie opowieści dla sądu, żeby wypaść jakby gorzej, ale on z tą żoną jednak przez ten cały czas gdzieś tam był. To szczegółowo opisuje OKO.press. My podlinkujemy tutaj artykuł, który opisuje właśnie i jak wyglądały te jego biznesy, dlaczego się skończyły długami, jak wyglądały też te biznesy z żoną. Tam jest dużo ciekawych wątków. Ale no właśnie, dla nas jest istotne to, że on w tym 2016 roku jakby trochę dostaje nową, czystą kartę od sądu. No i musi wymyślić trochę siebie na nowo. I wymyśla siebie na nowo w kontekst właśnie jako polityka czy działacza takiego bardzo ukierunkowanego na sprawy narodowe. Pytany o przemianę z biznesmena w narodowca recytuje to samo. Zmieniła go katastrofa smoleńska i to, jak relacjonowały ją media. To jest w ogóle dosyć ciekawe, że ta katastrofa smoleńska już od początku pojawia się u niego jako argument, żeby działać dla Polski. Co jest z mojego punktu widzenia też ciekawe, no jest rodowitym pruszkowiakiem. Moi rodzice mieszkają w Pruszkowie, ja też mieszkałam w Pruszkowie przez 10 lat i pochodzi z pruszkowskiego Żbikowa. To jest taka część dosyć biedna Pruszkowa. Sam mówi tak: pamiętam, jak ojciec oglądał Urbana, były takie konferencje prasowe i klął strasznie. Ja byłem dumny z ojca, że on tak przeklina na tego złego człowieka, wspomina Bąkiewicz w wywiadzie dla mediów narodowych. W dzieciństwie czuł do rodziców respekt i tutaj nawiązanie do naszego poprzedniego odcinka. Widziałem w domu, w którym miejscu pasek wisi. Czyli po prostu przyznaje się do tego, że był bity przez rodziców i to w nim ten respekt do rodziców zbudowało.
W 2016 roku dołączył do nacjonalistycznej grupy Narodowy Pruszków, a potem właśnie do rzeczonego ONR-u, w którym zresztą szybko stał się członkiem zarządu. I od 2017 roku zaczyna się jego kariera jako szefa Marszu Niepodległości. I właściwie od 2017 roku do teraz, do 2023, jest właśnie tym prezesem Marszu Niepodległości. Co prawda były zawirowania w tym roku, w lutym 2023 został najpierw odwołany z funkcji tego szefa Marszu Niepodległości, potem jakaś tam były sprawy sądowe. W efekcie było tak, że on usunął z członków zarządu Marszu Niepodległości Witolda Tumanowicza, Mateusza Marzocha, Bartka Malewskiego, Roberta Winnickiego i Krzysztofa Bosaka, czyli jakby doszło do pewnego rozłamu w tym środowisku narodowym. No bo tam chodziło tak naprawdę, rozumiem, tak z perspektywy laika, no, o wojnę, czyli będzie Marsz Niepodległości, tak. Czy będzie narodowców spod znaku Korwina, czy będzie no właśnie tak. Narodowców spod znaku Bąkiewicza i jak się okazało szybko Prawa i Sprawiedliwości. Tak. To przyklejenie się, czy jakieś takie bardzo takie sympatyczna współpraca, czy jakiś taki bliski kontakt z PiS-em w zasadzie od samego początku tutaj u Bąkiewicza występuje. W 2020 roku daje się poznać szerszej publiczności jako osoba, która deklaruje uformowanie Straży Narodowej. Straż Narodowa, to nie wiem, czy pamiętacie, to byli ci ludzie, którzy stali przed kościołami w trakcie strajków kobiet, rzekomo broniąc tych kościołów przed wielkimi atakami nienawistnej tłuszczy, tutaj oczywiście cudzysłów, tłumaczył wtedy, że musi pomóc policji, bo tutaj jest cytat z niego. Czasem policjanci chcieliby interweniować, lecz nie mogą. Widzą agresję, szaleństwo tego tłumu, wręcz satanistyczną wściekłość, wycie, knajacki, neobolszewicki język, którego nie spotyka się w przestrzeni publicznej. Nawet na meczach piłkarskich w latach 90., gdy kibole byli zmorą umundurowanych, nie było takich scen. Więc po prostu, rozumiecie, w 2020 roku, ja pamiętam bardzo dobrze ten wieczór, kiedy Jarosław Kaczyński wystąpił z odezwą do narodu w obronie kościoła i wtedy właśnie Bąkiewicz zgłasza się i mówi, ja będę tą osobą, która będzie tego kościoła bronił. Tak, to był taki moment, kiedy naprawdę się wydawało, że może się polać krew, tak, że to był taki jedyny moment w czasie tych protestów, pamiętam, kiedy to napięcie było ogromne faktycznie. No. I zresztą Bąkiewicz ma, można powiedzieć, takie zasługi w obronie kościoła, dlatego że w marcu 2023 roku usłyszał wyrok za naruszenie nietykalności cielesnej antyrządowej aktywistki Katarzyny Augustynek, znanej jako babcia Kasia, kiedy pod kościołem Świętego Krzyża ją, no rozumiem, jakoś tam popchnął czy poturbował. I zresztą była druga sprawa, kiedy on zniósł, no, czy sprowadził kobietę po schodach właśnie w kościele Świętego Krzyża tak, że ta kobieta potem trafiła do szpitala. Zniósł, no, chyba, no tak. Chyba strącił. No, no tak, bardziej. No. A ta sprawa z tego, co czytałem, to w ogóle ona się w ogóle nie zaczęła nawet. No ale... nie, bo uznano, że ona w ogóle miała tam jakieś tam niewielkie obrażenia, więc jakby nie ma problemu. No. Tak, tak. Był wtedy też klimat, nie, dookoła jakby tych protestów, więc już wtedy właśnie Bąkiewicz. No i w 2020 roku następuje jego kolejny duży sukces, ponieważ wtedy, pamiętacie, odbywa się Marsz Niepodległości. Jest to bardzo słynny Marsz Niepodległości, bo podczas niego dochodzi do sławnej bitwy pod Empikiem oraz do podpalenia balkonu racą rzuconą przez tłum. Jest zresztą takie zdjęcie, na którym, bo Bąkiewicz też na początku twierdził, że on w ogóle nie wie, że to były jakieś tam, że to na pewno rzucali tymi racami jacyś prowokatorzy, że na pewno nie członkowie marszu, ale potem też wyszły nagrania, na których widać, że Bąkiewicz jest w ogóle obok tych ludzi, którzy rzucają tymi racami, nawet próbuje ich jakby powstrzymać, żeby tego nie robili. W tym całym czasie jest prezesem właśnie, tak jak powiedziałam, i Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i też drugiego takiego stowarzyszenia, które się nazywa Rota Niepodległości. Działalność tego stowarzyszenia jest związana z promowaniem pamięci o Powstaniu Warszawskim, co jest dosyć istotne w kontekście przyszłych informacji, które podamy. I nie jest w zasadzie, no nie można tutaj powiedzieć o jakichś jego wielkich zasługach, poza tym, że na pewno kojarzycie takie billboardy, które pojawiały się przez jakiś czas w Warszawie. Były takie billboardy, które miały walczyć z ideologią gender i LGBT i to były
takie billboardy z cytatami z Pisma Świętego. Bardzo znany był ten, który mówił o tym, że kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny, ani mężczyzna ubioru kobiety, gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana Boga swego. To jest Księgi Przysłów ze Starego Testamentu. Fragment, który właśnie był używany jako właśnie taka, no nie wiem co, promocja tradycyjnych wartości. Antywokizm. Tak, antywokizm już atakują wtedy. Atakują ideologię gender. Jak te wszystkie ruchy i ta mobilizacja podczas Straży Narodowej i ten Marsz Niepodległości w 2022 roku i właśnie ta działalność w Rocie Niepodległości prowadzą go na zielone łąki dotacji państwowych. No i w 2021 roku zaczyna się, że tak powiem, już poważny biznes Bąkiewicza, bo o ile wcześniej utrzymywany marsz, Stowarzyszenie Marsz Narodowy było raczej do dotacji darowizn osób prywatnych czy różnych firm, no to tutaj w 2021 roku dostaje 1 700 000 złotych dotacji na Straż Narodową i 1 300 000 złotych dotacji na Marsz Narodowy, czyli łącznie 3 miliony złotych dotacji z Fundacji Rządowego Funduszu Patriotycznego. I tutaj mamy artykuł z Radia Z. Dariusz Joński i Michał Szczerba poinformowali, że Stowarzyszenie Roberta Bąkiewicza wydały pieniądze przyznane w ramach dotacji Funduszu Patriotycznego na 6 nieruchomości wartych 1,5 miliona złotych, 6 samochodów, telebimy, mobilne studio, a nawet ubrania. To, że on dostaje 3 bańki i te bańki idą na kupno nieruchomości, jest czymś tak po prostu niesłychanym. Ja nie spotkałem się z tym, żeby ktoś z działalności organizacji pozarządowych, załóżmy, że to jest działalność pozarządowa, NGOs, fundacja, stowarzyszenie, whatever, dostawał pieniądze na zakup nieruchomości. Dostanie pieniędzy na utrzymanie etatu to była rzadkość. To było, jakaś organizacja dostawała jakieś pieniądze na tę działalność tak zwaną organizacyjną, tak, że mogła wynająć lokal, że mogła zapłacić, nie wiem, komuś, żeby mógł tam siedzieć i odbierać telefony, to ludzie po prostu mówili, że to jest mega sytuacja i tak dalej. Ale żeby kupić nieruchomość? Żeby mieć na własność nieruchomość? Organizacja, która została założona rok wcześniej, no tak? No tak, bo to są organizacje wszystkie, które mają wiemy o co lat, chodzi. Tak? Wiemy o co chodzi. Chodzi o budowanie po prostu... Chodzi też o to, o czym rozmawialiśmy jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, tak? Czyli o to, że o to, co PiS kiedyś powiedział, że po nim na prawo ma być tylko ściana i że oni muszą stworzyć sobie tą swoją silną prawą stronę i tą silną prawą stroną PiS-u będzie Bąkiewicz. Ale jest to po prostu... No, Bąkiewicz się do tego nie nadaje. On ma po prostu charyzmę. No to jest taki kieszonkowy, no nie wiem kto. No, ja pierniczę. No, to jest... no ale może jemu dać 3 miliony złotych i zrobić z niego prawdziwego biznesmena. Chcemy posłuchać tego, co on tam pieprzył? To zaraz, okay, bo to jeszcze do tego dojdziemy. Zresztą Witold Tumanowicz, o którym jeszcze dzisiaj będziemy mówić, sam też właśnie komentował dla portalu Polityka. Przez ostatnie 4-5 lat już dało zauważyć się, że Bąkiewicz wchodził coraz mocniej we współpracę z ośrodkiem rządowym. Trochę samym PiS-em, trochę Solidarną, dzisiaj Suwerenną Polską, bo on w ogóle startuje jakby z ramienia Suwerennej Polski, do której zresztą się zapisał. Nawet na Marszu Niepodległości pojawiały się dziękczynno-pochwalne wypowiedzi Bąkiewicza pod adresem Mateusza Morawieckiego. I właśnie z tego powodu, jakby rozumiem, już wtedy wyniknęło to napięcie, które było w lutym, które zaskutkowało tym, że on został na początku usunięty jakby z tego Marszu Narodowego, ale potem do niego wrócił. Co jest jeszcze ciekawe w kontekście tego zbliżenia się PiS-u i Bąkiewicza, czy w ogóle tych struktur właśnie narodowych, to w mailach Dworczyka pojawia się ten wątek i on po prostu wprost opisuje tak naprawdę w tym mailu ten plan jakby zbliżenia do siebie na narodowców. Pisał tak, Michał Dworczyk pisał tak w 2022 roku. Trochę szkoda, że oddaliśmy te kontakty z narodowcami, bo choć Piotr, tu mowa o Piotrze Glińskim, jest naszym 100% sojusznikiem, to takie kontakty warto mieć bezpośrednie. Jak wiemy, czasami są one bardzo cenne. Od kilku lat budowałem z nimi relacje, a po organizacji Marszu Niepodległości te relacje były naprawdę już niezłe i mogliśmy to nadal rozwijać. Jak widać, okazuje się, że skoro w 2020 roku ten mail pisze Dworczyk, no to rok później jednak w PiS-ie zapada decyzja o tym, żeby tą znajomość bardzo zacieśnić i przekazać 3 miliony złotych na rozwój tych organizacji. Jednym z haseł wznoszonych na organizowanych przez przedstawicieli stowarzyszenia demonstracjach jest Ave, Ave, Christus Rex.
Niektórzy krytycznie wobec działalności stowarzyszenia komentatorzy opisują jego działalność jako wyczerpującą znamiona ideologii neonazistowskiej i neofaszystowskiej. Mowa tutaj właśnie o tym stowarzyszeniu Rota Niepodległości, które, przypominam, ma promować powstanie warszawskie. A jak to wygląda w praktyce? Tak, tutaj mamy taki fragment przemówienia podczas marszu powstania warszawskiego, tak? Tak, tak, tak. Tego się boją marksiści, lewacy! Tego się boją, patrzcie! Zwyciężymy jeszcze raz! Ave! Ave! Christus Rex! Ave! Ave! Christus Rex! No, to jest taka komedia z tym po prostu. To jest komedia, ale no, jest to taka tragikomedia znowu, tak? Bo to jest, z jednej strony to jest przerażające, że ten człowiek robi to, co robi, a z drugiej strony no, ten człowiek jakby jest szykowany jako, rozumiem, przyszłość naszych prawicowych rządów. Co jest jeszcze ciekawe w kontekście jego promowania powstania warszawskiego, to wydarzenie, które miało miejsce w 2021 roku, kiedy to Bąkiewicz wraz z towarzyszącymi mu członkami środowisk narodowych zakłócał prounijną manifestację na Placu Zamkowym w Warszawie, którą zapraszał lider Platformy Donald Tusk. Narodowcy nie przerwali pikiety, gdy przemawiała uczestniczka powstania warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. No i teraz zobaczmy, jak Wanda Traczyk-Stawska na to zareagowała. Oni stali obok tej demonstracji, naprawdę super blisko, ja to widziałem, bo byłem gdzieś niedaleko i autentycznie mieli ten system nagłośnieniowy, który kupili chyba za te dotacje, które dostali od PiSu i autentycznie zagłuszali po prostu ten. I no, sam fakt, że dostają zgodę na zorganizowanie demonstracji tak blisko już, to było naprawdę tuż obok, nie? No to z tak potężnym nagłośnieniem, no to było dla mnie dość dziwne, ale fakt, że on właśnie nie mógł nawet zamilknąć, gdy przemawiała powstanka, która już no ma, nie wiem, no ona jest co, grubo po 90, nie? No to było naprawdę mega niesmaczne i pokazujące, jak przedmiotowy sposób jest traktowane, nie tylko chrześcijaństwo, tak jak tutaj mogliśmy zobaczyć przez pana Bąkiewicza i ten krucyfiks, który jest właściwie tylko jakimś rekwizytem politycznym, którym najchętniej po prostu by przypierniczył swoim wrogom politycznym, ale też samych powstańców. No i Wanda Traczyk-Stawska zareagowała na to. Mocne. Natomiast tak jak Janek powiedziałeś, no nie jest to osoba, która, że tak powiem, grzeszy jakimś takim tutaj prawda wielkim intelektem. Ani charyzmą. Ani charyzmą. Na przykład jest jego wypowiedź. W 2018 chciał zakazać kobietom manifestowania na czarnym proteście, no bo, cytuję, nie może być tak, by każdy protestował jak chce, kiedy chce, bo to wprowadza anarchię. Ale samemu mu to nie przeszkadzało, tak, demonstrować dokładnie przy demonstracji Platformy. To tak jest filmik, żeby podać źródło Koroluka o Robercie Bąkiewiczu, który no, z liberalnej, ale jakże też słusznej strony tropi tych wszystkich szurów tak prawicowych. Jest też jego taka wypowiedź, w której on mówi, że jak zaakceptujemy homoseksualizm, to nie będą się już rodziły dzieci, bo nie wiem, bo wszyscy będziemy homoseksualistami wtedy. Najwyraźniej bardziej się tego obawia, że zostanie homoseksualistą. Tak. Dlatego, że po prostu jeśli zaakceptujemy homoseksualizm, no to niestety, ale nie będziemy mieli dzietności, nie będą się rodziły dzieci. Bo jeszcze Bąkiewicz oczywiście dał się poznać jako taki antysemita wersji soft, a propos ustawy właśnie tej reprywatyzacyjnej, którą amerykański senat chciał przepchnąć, tam była rezolucja właściwie, nie ustawa.
I my zresztą też przeciwko temu może nie demonstrowaliśmy, w sensie, że nie robiliśmy demonstracji na ulicach, ale byliśmy jednymi z pierwszych w ogóle, którzy o tym mówili. Pamiętam, że zorganizowałem konferencję prasową w Sejmie, jak jeszcze oni wszyscy nawet nie mieli o tym pojęcia i protestowaliśmy przeciwko tym roszczeniom, tylko robiliśmy to na gruncie no, cywilizowanym, że tak powiem, a on tutaj pisze o tym w ten sposób. Mowa oczywiście o roszczeniach reprywatyzacyjnych, przede wszystkim do Warszawy. W rządzie siedzą i myślą, jak udobruchać Żydów. Starali się do tej pory bardzo. Kolacje szabasowe, jarmułki na głowach, 100 milionów na cmentarz, wstrzymanie ekshumacji w Jedwabnym, budowa muzeów i nic. Teraz pozostaje im tylko przejść na judaizm i oddać 65 miliardów dolarów. Ale to jeszcze jest było, rozumiem, sprzed tej wielkiej, bo to jest 2018 rok, więc to jeszcze było sprzed wielkiego romansu z PiS-em, więc chyba wtedy mógł sobie pozwolić. Myślę, że teraz zmienił poglądy, skoro Andrzej dostawia świece chanukowe w oknie, no to chyba... Trzeba by go zapytać, co na ten temat sądzi. No i to jest interesujące w kontekście tego, co mówiliśmy przed chwilą o Giertychu, ponieważ niedawno, już po ogłoszeniu tego startu w wyborach parlamentarnych, pytano właśnie Bąkiewicza o prawa kobiet. No i posłuchajcie, posłuchajcie, co Bąkiewicz powiedział. Prawa czy pan wyborcze? Będzie walczył w Sejmie o prawa kobiet? Ale oczywiście, że będę walczył o prawa kobiet, bo ja pani powiem tak, ja mam trzy córki, żonę, mam siostrę, mam wiele kobiet w swoim otoczeniu, które bardzo kocham. Próba zarzucania mi tego, że ja jestem osobą, która w jakiś sposób nie szanuje kobiet, jest po prostu intelektualnie nieuczciwa. Nie. I to jest ciekawe, bo zobaczcie, że znowu tak samo jak w przypadku Giertycha pojawia się ten element, że jakby argumentem w sprawie praw kobiet jest to, że on jest otoczony kobietami. Dziwne, że... Tak, że on jakby, znowu jest ten sam, jakby, że on ma trzy córki i żonę, więc jakby to jest oczywiste, że będzie bronił kobiet. Ma też matkę, ale... kolejna kobieta w jego życiu. Tak, dokładnie, ale z drugiej strony te kobiety, które, tak jak babcia Kasia, tak, czy ta druga kobieta zrzucona ze schodów, też były kobietami, więc no, trudno się troszeczkę w tym wszystkim połapać. Coś jeszcze chcesz dodać? Bąkiewiczu? Mhm. No, że Bąkiewicz z tego ostatniego miejsca w Radomiu moim zdaniem będzie miał duży problem, żeby się dostać. Znaczy ja nie wiem, kto jest wyborcą Bąkiewicza, czy on faktycznie jest w stanie jakkolwiek być przeciwwagą dla Konfederacji i no przede wszystkim rozumiem tutaj Bosaka, Winnickiego. Winnicki chyba zresztą odszedł z polityki, już tam tak się tak nie udziela. Ale no, przy Braunie to, czy właśnie Bosaku, no to nie wiem, czy on jest w stanie to budować. Nie wydaje się chyba tak sprawny po prostu, ani organizacyjnie, ani intelektualnie, żeby to robić. Ale być może jest to jakiś pomysł na właśnie na długi marsz, budowa własnych zasobów, pieniędzy, jakieś dochody z wynajmu, które pozwolą trwać, nawet jakby władza przyszła w ręce opozycji. No, who knows? No, dla mnie to jest raczej taki dość dramatyczna próba i nie do końca ją rozumiem. Może to jest tak, że... Bo Bąkiewicz został ujawniony już po Giertychu. Może to było też tak, że nie wiem, no, Giertych jakby... Nie wiem. To myślę, że no, biorąc pod uwagę to, co mówimy, no to jednak chyba zdaje się, że ten Bąkiewicz był szykowany na to już dłużej. Nie? Że to nie jest taka rzecz, że oni jakby wiesz, nagle wyciągnęli go, bo chcieli użyć jakiejś takiej karty narodowca, nie? Tylko chyba po prostu rzeczywiście jest to... No nie wiem, no wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że on faktycznie naprawdę został dopalony takim hajsem, nie? No tak. Bo to no. jest naprawdę hajs, który sprawia, że ty stajesz się zera do bohatera, nie? Staje się, tak, staje się po prostu, ma dochód pasywny tak. I staje się nacjonalnym, narodowym rentierem może zostać teraz i żyć z wynajmu i nic nie robić. Doświadczył nacjonalistyczno-kapitalistycznej nirwany i do przodu. Skoro powiedzieliśmy już, tutaj sądziliśmy o filmie Koroluka, który polecamy, który jest na temat Bąkiewicza, to Koroluk w ostatnim czasie zrobił także film o konfederatach. Wybrał przykłady osób z Konfederacji z trzech pierwszych miejsc tylko, więc to są te miejsca, które są biorące. To są osoby, które mogą faktycznie znaleźć się w przyszłym parlamencie. No i no, ja osobiście naprawdę polecam ten film, no bo on pokazuje w pełnej krasie to, gdzie się ta Konfederacja plasuje. I jakie to są osoby, tak? To są te osoby, których nie widzimy często na TikTokach Sławomira Mentzena, natomiast są to osoby, które chcą tworzyć nasz przyszły rząd. I tutaj tylko kilka przykładów. Pierwszy naprawdę hardkorowy przykład to jest Konrad Niżnik. To jest osoba, która startuje z trzeciego miejsca Konfederacji w Gdyni. Zobaczcie. Aby było mu raźniej, wymyślał sobie niewidzialnych przyjaciół.
Na przykład wymyślił sobie pewną Ukrainkę. Napisał o niej na Twitterze. Podczas pikiety Stop Ukrainizacji Polski rozmawiałam z Ukrainką mieszkającą tu 32 lata. Oto co mi powiedziała. Mieszkającym tutaj Ukrainkom brakuje fajek za free i sprowadzają swoje rodziny. UPA, Bandera, Zabić Lachów jest na co drugim kalendarzu domowym. A poza tym krew się poleje, bo Ukraińcy lubią rzekę krwi. Rozumiecie? Podeszła do niego Ukrainka i od tak się zwierzyła, że Ukraińcy lubią rzekę krwi i chcą nam zrobić drugi Wołyń. Mają hasło Zabić Lachów, czyli zabić Polaków, na co drugim kalendarzu domowym. Jeśli ktoś jest w stanie uwierzyć w taką bzdurę, to pewnie żadne fakty nie przemówią do jego pustego łba. Ale dla formalności powiem, że według statystyk Polacy są najbardziej lubianą przez Ukraińców nacją. Kolejna opowieść Niżnika. Partner mojej szwagierki produkuje i stawia jurty. Miał zlecenie na Ukrainę. Obecnie tam przybywa. Pytam się lekko cynicznie. Jak to? Wojna? A ty jurty? A on. Nie ma żadnej wojny. Ludzie po knajpach siedzą i dobrze się bawią. Więcej dowiem się, jak wróci. Nie ma żadnej wojny w Ukrainie. Telewizja nas okłamuje. W szkalowaniu Ukrainy Niżnik posuwa się do najniższych chwytów. Patrzcie na przykład na to. Przechadzał się Gdynią, gdy akurat kręcili film historyczny o III Rzeszy. Jak skomentował widok hitlerowskich flag? Gdynia teraz. Dopiero co wisiały ukraińskie, a tu taka zmiana. W sumie niewielka. Utożsamianie Ukraińców z nazistami to klasyk rosyjskiej propagandy. Rzadko się to u nas słyszy, bo jak na Polskę jest to zbyt prymitywne, ale Russia Today grzeje ten spin codziennie. Konrad jest z ruską propagandą za pan brat. Na przykład 4 dni po wybuchu wojny zamieścił tweeta o treści. Mapa celów na Ukrainie, które zostały zbombardowane, pokrywa się z mapą amerykańskich laboratoriów wojskowych, które produkują broń biologiczną. W tym prowadzą badania nad niebezpiecznymi wirusami. Pięknych nam ludzi chce wprowadzić Konfederacja. Czyli po prostu mamy tutaj de facto propagandę antyukraińską w momencie, kiedy... Ale to co? Ty mi wyślesz potem jakiś fragment, który tak. Ja puścić? Tak? Okay, tak, no tak, to, bo to nie okay. Ma sensu tego oglądać. No nie ma sensu, nie. Czyli po prostu, no cóż, no, robi po prostu propagandę antyukraińską i de facto prorosyjską. Kolejnym przykładem jest wspomniany już tutaj Witold Tumanowicz, który no, ma dosyć oryginalny pomysł dotyczący znowu walki z strasznym zagrożeniem, jakim jest ideologia LGBT. Posłuchajcie. Poznajcie Witolda Tumanowicza, jedynkę w okręgu chełmskim. Ruchu Narodowego do Władzy będziemy rejestrować nie tylko związki, ale także pojedynczych kanałów, tak aby żaden z nich nie miał prawa wychowywać dziecka, nie miał prawa być nauczycielem w szkole, nie miał prawa zbliżyć się nawet do żadnego dziecka. Tak, będziemy ich rejestrować. Nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska narodowa. Nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska narodowa. Nie no, to jest niezły hardcore. On właśnie był współorganizatorem Marszu Niepodległości, tak? I to jest jedna z tych osób, które rozumiem tak. Odeszły w stronę Korwina tak. I Mencena, tych, a nie zostały właśnie z panem Bąkiewiczem. No, niezły odmęta szaleństwa. I na deser, chociaż no nie będzie to deser na pewno smaczny, jest to Dobromir Sośnierz, który zresztą pojawiał się już w naszym poprzednim odcinku. Wtedy, pamiętamy, pochwalał bicie dzieci, uderzenie klapsem jako metodę wychowawczą, a dzisiaj chcemy przywołać jego wypowiedź, której twierdzi, że zwierzęta nie czują bólu. Dobromir Sośnierz, czyli syn ministra zdrowia z Prawa i Sprawiedliwości. To też jest dość zabawne, że takie dynastie polityczne nam tutaj się budują. Zwierzęta według niego to tylko maszyny z mięsa. Nie mieszka w nich żaden wewnętrzny obserwator, więc nie są zdolne do żadnych świadomych odczuć. Trzeba tu coś wyjaśnić, bo może nie wszyscy to kumają. Sośnierzowi nie chodzi o to, że zwierzęta nie są zdolne do jakiegoś wyższego cierpienia. Nie! Sośnierz uważa, że zwierzęta nie czują świadomie nawet najprostszego bólu. Możesz wrzucić psa do wrzątku i on nic nie poczuje. Owszem, będzie skamlał, ale w taki sposób, jak skamle maskotka na baterię. To są automatyczne odruchy, bo tam po prostu w środku nikogo nie ma.
To jest myśl Kartezjusza z XVII wieku. Sośnierz mentalnie siedzi w tamtym okresie. Pogląd, że zwierzęta nie są zdolne do odczuwania bólu, to najbardziej szurnięta myśl, jaką zrodził umysł polskiego posła. No więc skoro to jest myśl Kartezjusza XVII wieku, no to znaczy, że zapewne tak jest. No i jest to poważna sprawa. Można powiedzieć, że wręcz kandydat wywodzący się ze środowiska intelektualistów. Tak, to jest filozof. No tak, no bo to jest taka sytuacja. To jest stronnictwo filozoficzne Konfederacji, tak. No i drodzy, no... Ostatnio było dużo, że nic nie powiedzieliśmy o lewicy, więc tutaj wspomnimy o lewicy, bo faktycznie nasi dobrzy znajomi z podcastu Dwie Lewe Ręce, do którego mam nadzieję w końcu trafimy, prędzej czy później, bo mieliśmy już się nagrywać już jakiś czas temu, ale... Jak teraz puścimy, rozjazdy, to i wszystkim powiemy, że mam nadzieję, że trafimy do niego, to pewnie nas zaproszą. Mieliśmy się już jakiś czas temu tam trafić, ale nie wyszło. I tutaj fragment rozmowy z Jackiem Denelem, który startuje z list lewicy. No Jacek Denel jest pisarzem, zresztą bardzo utalentowanym. Jego serie kryminalne o Krakowie wyjątkowo polecam. Ale no, Jacek Denel postanowił zostać też politykiem, czego do końca chyba nie rozumiemy i on chyba do końca też chyba nie do końca nie rozumie, na czym, robić. I na czym polega do końca praca posła. Wywiad, który Jakub i Marcin przeprowadzają z nim właśnie na swoim kanale Dwie Lewe Ręce, zaczyna się od pytania Jakuba, jakby go Jacek Denel do swojej kandydatury przekonał. No i posłuchajcie tego. Mnie przypadła rola zadania pytania jako pierwszemu, stąd uderzę od razu w tę najnowszą rolę, w którą się pan wcielił. No bo jak Marcin trafnie wymienił, jest pan poetą, pisarzem, tłumaczem, ale także od kilku tygodni kandydatem lewicy na posła w okręgu warszawskim. Tak się składa, że jest to okręg, w którym głosuje co najmniej jeden z nas. Stąd chciałbym zapytać, co pan zrobi, aby przekonać mnie do oddania na pana głosu? No myślę przede wszystkim, że jest całkiem sporo warszawiaków i emigrantów, bo to jest też okręg przecież zbierający głosy z poza Polski, którzy już mnie znają, którzy wiedzą, co uważam na różne tematy, jakie mam poglądy, więc co robiłem, jak głos zabierałem, w jakich sprawach, po jakiej stronie, więc myślę, że to powinno wystarczyć wielu. Ale to znaczy, że kieruje pan swoją kampanię wyłącznie do tych, którzy pana już znają i znają pana poglądy i nie, są na bieżąco z tym, co pan robi? Nie, ale jeżeli pan pyta, czym ja miałbym pana konkretnie przekonać, to ja bym pana musiał znać. No, nie wiem, co pana szczególnie interesuje, więc być może są inni kandydaci lewicy, czy w ogóle innych partii, którzy pana bardziej przekonają. Jest to rzeczywiście... Osobliwy sposób na prowadzenie kampanii wyborczej, żeby uznać, wyjść z założenia, że po prostu są już ludzie, którzy wiedzą, co ty robisz. Więc luz. Z kim jadam, gdzie bywam, co pisałem. Proszę tak, poczytać mojego Facebooka, to się pan dowie. Odsyłam do mojej książki. Więc to była pierwsza opowieść. Ja w ogóle polecam całą tą rozmowę, bo tam jest dużo różnych kwiatków. Nie będziemy ich wszystkich przywoływać, ale jest też drugi wątek, który jest też szczególnie istotny, ponieważ Jacek Denel wspominał o tym nie bez przyczyny, że ten okręg warszawski jest też okręgiem emigranckim, bo on stawia trochę na tą emigranckość, dlatego że sam nie mieszka w Warszawie. Zresztą, tak jak rozumiem, inny kandydat, o którym dzisiaj mówiliśmy, Roman Giertych, który też nie mieszka w Polsce, tylko mieszka we Włoszech. Tak. No, ale tutaj jakby panowie z Dwie Lewe Ręce no, zadali mu to pytanie, co będzie później. Jeśli by został wybrany. Tak. Czyli chciałby pan dalej mieszkać w Berlinie, nawet jeżeli uzyska pan mandat posła, będzie nie, pan ja pobierał nie, dietę ja poselską, otrzymywał uposażenie, bo tak rozumiem wynika z pańskiej wypowiedzi, do Warszawy ewentualnie dojeżdżać, bo jest dobre połączenie. Ja będę chciał przeprowadzić się do Polski, ale do Polski, która będzie mnie traktowała jak obywatela, a nie jak wrog. Ja rozumiem, że to jest trudno zrozumieć osobie, która nie ma doświadczenia mniejszości, ale tak jest. I pan się uśmiecha, ale jest bardzo dużo osób LGBT, które wyjechały z Polski właśnie z tego powodu i to nie jest nic zawalnego i jako lewicowiec może pan powinien to zrozumieć. Więc to jest kwestia mojego osobistego doświadczenia i również mojego osobistego bezpieczeństwa. W związku z tym to, czy ja będę mieszkał w Polsce, czy będę mieszkał za granicą, niekoniecznie w Berlinie,
jest związane z innymi sprawami niż moje wykonywanie obowiązków. Moje obowiązki to jest uczestnictwo w pracach Sejmu, to jest dyżur poselski. Wszystko to można dojeżdżając wykonywać. Zresztą bardzo wielu posłów dojeżdża, czy ze swojej miejscowości do lokalnego miasta, do najbliższego ośrodka, czy z, oczywiście bardzo duża część posłów dojeżdża do Warszawy na posiedzenia, poza tymi, którzy mieszkają w samej Warszawie i tak dalej, i tak dalej. To jest normalne, że ludzie komunikują się, znaczy jeżdżą do pracy. To nie żyjemy w XIX wieku, że to trzeba jechać 6 dni karetą. Czyli będziemy mieli potencjalnie w przyszłym rządzie taki trochę rząd na uchodźstwie. Że będziemy mieli posłów, którzy będą jednocześnie sprawowali funkcje poselskie, ale będą de facto na co dzień mieszkać za granicą. No, w przypadku Romana Giertycha to on może liczyć na immunitet. No tutaj rozumiem, że Jacek Denel uważa, że jest dyskryminowany i zresztą ma ku temu powody, tak? No bo wiemy wszyscy, że Polska nie, chociażby nie, no, nie ma związków partnerskich, nie ma małżeństw homoseksualnych, więc w jakiś sposób no jest. No tak, i rzeczywiście ta kampania na przykład ta w 2019 roku była osunięta bardzo dookoła anty-LGBT, tak? Była. I się co sprzeczać, ale wydaje mi się, że jeśli jednak by dostał mandat, no to chyba jednak sytuacja, w której mieszka poza granicami Polski, no wydaje mi się dość trudna do zaakceptowania. No bo to nie jest tylko praca, że jest dyżur poselski, głosowania raz w miesiącu i dyżur poselski też jest raz w miesiącu, tylko to jest, powinna być praca chyba na co dzień w okręgu, z którego został wybrany, czyli z Warszawy. No więc trochę ta kandydatura Denela chyba przypomina taki no, projekt chyba artystyczny bardziej niż rzeczywisty start. No i określone rozumiem na jakąś, no nie wiem, właśnie warszawkową inteligencję, tak? Tak to widzę. No, albo właśnie polonijną jakąś taką... No, ale uważasz, że Polonia poza granicami Polski to są ludzie, których przekona Denel? Myślę, że to są bardzo prawdziwi ludzie. No właśnie. Nie, no Polonia głosuje teraz myślę bardziej na... oczywiście jak mówimy Polonia, to myślimy oczywiście Chicago i tam oczywiście ona jest bardzo prawicowa. No ale wiesz, w Wielkiej Brytanii też moim zdaniem jest mega konserwatywna. No myślę, że jednak dużo mniej. Okay. I myślę, że jednak zachód Europy jednak jest dość progresywny, więc... Ale też nie widzę specjalnie jego kampanii, żeby właśnie targetowała tą Polonię jakoś, nie wiem, żeby on był głosem Polonii w Polsce. Nie, no tam raczej tego komponentu nie ma. No więc listy lewicy, oczywiście mi się najbardziej podoba na listach lewicy Piotr Ikonowicz z Gdyni, ostatnie miejsce również. Nieironicznie, tutaj polecamy, jeżeli możecie tylko, to jest wasz okręg, możecie głosować, to głosujcie. Tak, tak. Zachęcamy więc do tego. Szkoda, że nie z Warszawy. Nie rozumiem, czemu nie mógł startować w Warszawie, bo on mieszka w Warszawie, w przeciwieństwie do na przykład Jacka Denela i no, wskazuje to chyba na to, że trochę się tam ktoś może bać na tej liście, że go Piotr Ikonowicz by obskoczył i to jest trochę smutne, że te listy, mam wrażenie, że na lewicy zapanował taki trochę defetyzm, że no oni się pogodzili z tym, że będą mieli mniej głosów niż 4 lata temu, że pierwszeństwo mają posłowie, którzy już są tymi posłami. No i oczywiście dla mnie najbardziej kuriozalną postacią na tych listach jest Maciej Kopiec, czyli przyjaciel Janusza Palikota, który reklamował jego browar jeszcze jako poseł na Instagramie i tam różne rzeczy na mój temat też insynuował i on startuje do Senatu z tego paktu senackiego. Więc są postacie, które są zupełnie bezbarwne z tej lewicy, które jakby ja zupełnie nie rozpoznałem przez te 4 lata działania i pracy z niczego. No a właśnie takiego mało jest postawienia na tych nowe twarze na takich miejscach, które no, dawałyby szansę tym ludziom powalczyć faktycznie o mandaty, ale mam wrażenie, że oni trochę odpuścili sobie, że oni założyli, że jednak będzie tych mandatów mniej i że właściwie, że muszą teraz po prostu walczyć o to, żeby w ogóle wejść do tak, Sejmu. No trzymaj status quo tak naprawdę, tak. To było dla nich najlepiej, ale wiadomo, że... Tak, no ale no więc no dla mnie nie szokujące były słowa, chyba to był Gawkowski mówił, tak, czyli szef klubu, że oni nie będą w ogóle wystawiać kandydata na premiera, bo kandydatem na premiera jest Donald Tusk, nie? No jakby ja pierniczę już na tym etapie. Boże, już nie tylko komunikuję. Wierno poddańcze jakieś ruchy. Tak, na tym etapie komunikujesz, że nie tylko koalicję zrobisz, nie tylko na wszystkie marsze będziesz chodzić, grzecznie wszystko robił, ale po prostu tego Donalda będziesz
całować i kłaniać się przed nim, no to wydaje mi się, że to wysyła też ten mobilizujący sygnał do wyborców. Ale paradoksalnie ten Giertek, o którym mówiliśmy tyle na samym początku, no on daje szansę lewicy, że część tych wyborców takich, no jednak, którzy nie są w stanie przekonać mimo wszystko tego człowieka na listach, że oni po prostu przerzucą te głosy na lewicę. A Roman Giertek wcale się nie zmienił, tak? I a propos gejów, no to ja przypominam sobie też tego, jak taki tweet o Biedroniu i Śmiszku, gdzie się śmiał z tego, kto będzie tam pierwszą damą w tym związku, czy coś tam, czy pierwszym mężem i tak dalej. Jeśli chodzi o aborcję też, to warto przypomnieć, no, że Giertek też niedawno pisał, gdy Teksas zakazał praktycznie całkowicie aborcji, też pisał zachwyt, że jej, Teksas zakazał aborcji i to było chyba ze 2 lata temu, tak? Więc wydaje mi się, że tych wyborców lewicy, którzy jednak nie zdzierżą Giertycha na listach Platformy, będzie, że to mogłoby dać trochę taką drugi powiew świeżości, tak? Tej. Ale tutaj na straży stoją media, bo to możemy zamknąć, no bo lewica się, że tak powiem, trochę tutaj przykleja, łasi się do Tuska, do Platformy Obywatelskiej, natomiast media dbają o to, żeby ta lewica za bardzo się tutaj, prawda, nie rozwinęła, żeby za dobrego wyniku nie miała i pojawił się w tym tygodniu właśnie taki tekst, który mówił o tym, że w sztabie lewicy jest konsternacja, bo z niezależnych badań wynika, że lewica nie wchodzi do Sejmu. Tak samo był też sondaż pokazywany w TVN-ie, który udowadniał, że zarówno lewica, jak i trzecia droga są właściwie na granicy jakby tego, czy trzecia droga jest tak, na granicy wejścia. Progu. To są de facto wszystko ruchy medialne, które mają doprowadzić do takiego poczucia wśród ludzi, że oni muszą o tą Platformę zagłosować, bo nikt nie ma szans, nie? Że to jakby musi, że to jest po prostu na to uszyte, nie? Tak, lewica sprawia wrażenie zagubionej, tak. Że po co marnować, lepiej wzmocnić potencjalnie zwycięski obóz i oddać głos na Koalicję Obywatelską, czas na lewicę jeszcze przyjdzie, nie wiem. Czarzasty powinien się schować, to akurat prawda, tu się zgadzam. Jacek Denel nie wygra wyborów na Facebooku. Zgoda. To tutaj też zgoda. W tym tekście chyba akurat... No, bo to by musiał być coś pozytywnego. Nie ma. Kto broni Czarzastemu krytykować w cywilizowany sposób liberałów z Koalicji Obywatelskiej? Niektórzy politycy płacą, że lewica ludziom z naszego kraju kojarzy się z internetowymi awanturami, wegetarianizmem i wielkomiejskością. Takie mędzenie, tak, że i puszczenie takich informacji, że właśnie nie wejdzie, no to jest moim zdaniem dość groźna strategia, która może tak naprawdę doprowadzić do tego, że może zabraknąć paru tych głosów po prostu, tak? Jak wszyscy sobie pomyślą, że trzeba postawić na tego większego, tak było z Unią Pracy. No, w wyborach to był chyba rok 97. gdy Unia Pracy miała 4,75%, tak, to była taka, to był Bugaj, wtedy był liderem tej partii i właśnie Wyborcza właśnie wtedy prowadziła taką kampanię, żeby nie oddawać na nią głosu, tylko na Unię Wolności, bo nie wiadomo, czy Unia Pracy wejdzie, no i w końcu właśnie zabrakło tych 0,2% i te głosy się zmarnowały, tak, więc to jest dość niebezpieczna gra, którą grają lipkowe media i uderzając właśnie w trzecią drogę i lewicę. Chociaż ja muszę powiedzieć, że w przypadku trzeciej drogi to ja mam wrażenie, że oni nie zasługują na to, żeby wejść do Sejmu. Tak, znaczy jakby wydaje mi się, że ten alians wegana, wrażliwego Hołowni, którego ceniłem za to, że właśnie mówi taką wrażliwością o zwierzętach, że mówi tutaj o suszy, tutaj mówi o ochronie środowiska i takie inne rzeczy i nagle z ludźmi, którzy no po prostu reprezentują ten wielki przemysł mięsny, Hołowni, który walczy z układem i establishmentem, z PSL-em, który jest po prostu ucieleśnieniem układu establishmentu, no że to jest po prostu too much, tak? A teraz przechył Hołowni właśnie w tą neoliberalną stronę, gdzie on jest przeciwko waloryzacji 500+, i jest, mówi, że jest przeciwko rozdawnictwu i coś tam, no to jest dla mnie już too much, no i zresztą Ryszard Petru, tego nie będziemy już może pokazywać, no właśnie prowadził dyskusję z jednym z tych posłów Konfederacji, czy kandydatów na posłów Konfederacji, i gdzie mówił właśnie o absurdalności dobrowolnego ZUS-u, tak, dla przedsiębiorców, bo część ZUS po prostu oznacza to, że część po prostu nie będzie miała żadnej emerytury, tak, bo jest część taka przedsiębiorców, którym się nie uda zainwestować w jakieś mieszkanie na wynajem, tak, czy biznes nie wypali i tak dalej. No i kto będzie wtedy opłacał tę emeryturę tych ludziom? No, a jeżeli mówimy o artystach, tak? Artystach z pierwszych stron gazet, tak? No
No tak, no to jest oczywiste. I teraz przemierają. Tylko, że już Petru tutaj słusznie mówi, ale zapomina, że to właśnie ta trzecia droga proponuje dobrowolny ZUS, nie? Więc jakby to są wszystko bardzo niebezpieczne propozycje w kraju o tak słabych usługach publicznych, o tak słabym systemie zabezpieczeń społecznych. I dla mnie po prostu Hołownia i PSL to jest jeszcze więcej tego samego, co i tak już w nadmiarze mamy w przypadku Konfederacji czy Platformy Obywatelskiej, więc ja uważam, że jakby nie ma sensu. Dla opozycji byłaby to tragedia pewnie, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia polityki to ja nie widzę żadnego sensu istnienia tej formacji. No więc raport ze stanu politycznego naszej ojczyzny, naszej kochanej Polski przed wyborami parlamentarnymi, która jest smagana tymi naprawdę ultraprawicowymi i konserwatywnymi ruchami, co mnie bardzo dobija. Bardzo, bardzo nas to dobija, bo ani PiS, ani Platforma nie musiały tego robić, a zrobiły to. I PiS i tak będzie miał na prawo Konfederację, i tak będzie miał większych szyrów na prawo, nic z tym już nie zrobi, a Platforma naprawdę każe mi wątpić w zmysł polityczny Tuska i naprawdę w tym, co tak naprawdę się dzieje tam za kurtyną, bo mam wrażenie, że ten styk właśnie różnych afer biznesowych, tej skrajnej właśnie indoktrynacji prawicowej, przez którą Giertych przemawia. No... Drodzy, kto może, niech głosuje na Piotra Ikonowicza w jego okręgu. To jest... I niech głosuje na uczciwych ludzi, na innych listach. Tak, dokładnie. Na pewno są sprawdzajcie. Albo niech nie głosuje wcale, można odejść ważny głos. Słuchajcie, wiele osób nie wie, że to naprawdę działa w ten sposób, że dostają się ci, którzy mają najwyższe noty na liście. Nie, ten numer na liście nie jest istotny w kontekście tego, ile kto zbierze głosów, tak? To znaczy może być tak, że ktoś naprawdę ze średniego miejsca zrobi bardzo dobry wynik i wejdzie. A też to działa w ten sposób, że jeżeli na przykład któryś z posłów potem w przyszłości się tam z jakiegoś powodu wykruszy, to za niego też potem wchodzi ta osoba z najlepszymi wynikami. Więc naprawdę bardzo ważne jest to, żeby głosować, żeby sprawdzać, na kogo głosujecie. Żeby nie oddawać tego głosu, nawet jeżeli oddajecie na głos na partię, co do której nie jesteście przekonani, to chociaż sprawdźcie na tej liście tą osobę, żeby to była osoba, co do której będziecie bardziej przekonani, że to jest rzeczywiście osoba, na którą chcecie postawić. Warto to zrobić. Tak jest, albo tak jak mówię, można zawsze przyjść do urny wyborczej i skreślić wszystkich, to też jest jakiś głos. Ja też uważam, że jak się nie głosuje, to można nie głosować i absolutnie można potem też krytykować, bo są też takie głosy, że jak nie głosujesz, to odbierasz sobie prawo do krytyki. Nie, ja nie uważam tak. Uważam, że oczywiście jest to ważna rzecz, głosowanie, ale naprawdę nie jest tak, że opcje są porywające i raczej mamy do wyboru między neoliberałami spod znaku technokratyczno jakiegoś takiego, nie wiem jakiego, właśnie Giertychowo-Nowackiego i neoliberałami spod znaku Bąkiewicza i Kaczyńskiego, neoliberałami spod znaku Biedronia Czerzastego, doprawionymi odszczyptą socjaldemokracji partii Razem i mamy skrajnych neoliberałów, nie socjalistycznych, tylko narodowo skrajnie prawicowych spod znaku Konfederacji, więc mamy de facto do wyboru samych neoliberałów, tylko w wersji od skrajnej do mniej skrajnej. I tak naprawdę jak ktoś szuka chyba takiego prospołecznego głosu, no to najwięcej go znajdzie na lewicy i w Prawie i Sprawiedliwości, niestety tutaj dużo mówić, tak? Tylko że obie te opcje mają bardzo poważne przeszkody w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, tych przeszkód chyba jest znacznie więcej. No więc nie jest łatwo, nie jest letko. Tak, natomiast ja zachęcam do głosowania jednak mimo wszystko i tak jak mówię, sprawdzenia też tych list pod kątem tych kandydatów, może niekoniecznie z pierwszych miejsc w Warszawie. Ostatnie, też lewicy, ale uważajcie też na ostatnie, bo ostatnie w Radomiu i Świętokrzyskim są groźne, ale ostatnie w Gdyni już za to... Bardzo dobre. Polecamy. No, wszystkiego dobrego, wspierajcie nas, dawajcie lajki, komentarze i wspierajcie nas na Buy Coffee, Patronite i dobrym słowem też również możecie nas wesprzeć w wiadomości prywatnej. Lub w komentarzu. My czytamy te komentarze, odpisujemy na nie i staramy się być w miarę na bieżąco z tym, co do nas mówicie i piszecie. A my, mam nadzieję, widzimy się znów całkiem niedługo, może za 2 tygodnie. Dzięki i do zobaczenia. Buziaczki.